Czy poniższy układ równań ma nieskończenie wiele rozwiązań, czy nie ma ich wcale? Przed nami układ trzech równań liniowych z trzema niewiadomymi. Zacznijmy może go rozwiązywać i zobaczymy, co napotkamy po drodze. Będziemy go rozwiązywać metodą eliminacji, która polega na tym, że wybieramy sobie jedno równanie i jedną zmienną i za pomocą dodawania i odejmowania tego równania od pozostałych eliminujemy tę wybraną zmienną z pozostałych równań. Może wybierzmy sobie tutaj zmienną y i równanie trzecie. Więc przepiszmy to równanie jeszcze raz tutaj. Minus 4x plus y minus 2z równa się 7. Dobrze, teraz równanie pierwsze. 2x minus 4y plus z równa się 3. I teraz co? Y minus 4y, czyli musimy nasze wybrane równanie pomnożyć przez 4. Wtedy po dodaniu stronami y się nam zredukuje, czyli mnożymy nasze równanie przez 4. 4 razy minus 4 to jest minus 16x plus 4y minus 8z równa się 28 i dodajemy je teraz stronami i otrzymujemy 2 minus 16 minus 14x, właśnie y już nie ma, minus 7z równa się 31. Dobrze. Teraz równanie numer 2. 8x minus 2y plus 4z równa się minus 14. Patrzymy teraz, tu mamy minus 2y, tu mamy y, czyli mnożymy nasze równanie przez 2 i dostajemy tak, 2 razy minus 4 minus 8x plus 2y minus 4z równa się 2 razy 7, 14. Dodajemy teraz te równania i mamy tak, przepraszam, 8x minus 8, 0, minus 2 plus 2, 0. Po lewej stronie zostało nam 0, a po prawej minus 14 plus 14, czyli również 0. Dobrze, zatem warunek drugi i trzeci, te dwa równania właściwie są jednym równaniem, bo dają nam równanie 0 równa się 0, które w ogóle od x, y i z nie zależy. I zostaje nam to niebieskie równanie. Wobec tego zostaliśmy z następującym układem równań. Dwóch równań na trzy niewiadome. To jest nasze pierwsze równanie, a drugie to jest minus 4x plus y minus 2z równa się 7. Teraz tak, może rozwiążmy to niebieskie równanie względem y. Tak? To znaczy co? Dodajmy 4x i dodajmy 2z do obu stron. W ten sposób po lewej stronie zostanie nam y równa się 7 plus 4x plus 2z. Czyli drugie równanie mamy teraz w takiej postaci, a pierwsze to równanie zielone. Równanie zielone przepiszmy tutaj. Minus 14x minus 7z równa się 31. Czyli może tak, dodajmy 7z, rozwiążmy je z kolei ze względu na x może. Tak, dodajmy 7z
I mamy tak. Minus 14x równa się 7z plus 31. Jeszcze podzielmy je przez minus 14. I w ten sposób otrzymujemy x równa się 7 minus 1 druga z minus 31 czternastych. Czyli napiszmy może tutaj x równa się minus 1 druga z minus 31 czternastych. No to teraz popatrzmy. Ile mamy rozwiązań? No, dla każdego z znajdziemy takie x, które spełnia równanie zielone. No, mianowicie trzeba wziąć x równe właśnie tyle. Teraz mając dowolne z, mamy x i teraz jeżeli to x i z wstawimy tutaj, otrzymamy y. Wobec tego ten układ równań ma nieskończenie wiele rozwiązań. Czyli układ równań ma nieskończenie wiele Możemy dowolne z wziąć, wtedy to równanie mówi nam, jakie musi być x. I teraz równanie niebieskie mówi nam, że dla dowolnego x i dowolnego z znajdziemy y takie, które spełnia to równanie. Czyli mamy tutaj nieskończenie wiele rozwiązań. Teraz może wróćmy jeszcze na chwilę do tych równań. Popatrzmy na równanie, właśnie te dwa równania. Otóż jeżeli pomnożymy trzecie równanie, to, które wybraliśmy do naszych operacji, po prostu pomnożymy to trzecie równanie przez minus 2, to jakie równanie dostajemy? Minus 8x przez minus 2, czyli plus 8x minus 2y przez minus 2 plus 4z równa się minus 14. Czyli dokładnie równanie drugie. Czyli w gruncie rzeczy drugie i trzecie równanie to jest jedno równanie. One oba te równania opisują tę samą płaszczyznę. Czyli ten układ równań opisuje dwie płaszczyzny, które przecinają się, ponieważ jakieś rozwiązania mamy. No ale jeżeli popatrzymy sobie, pomyślimy o dwóch płaszczyznach w przestrzeni, to one nie mogą się przecinać wzdłuż punktu. One mogą być równoległe i wtedy nie ma żadnych punktów wspólnych. Lub jeżeli przecinają się, to przecinają się wzdłuż prostej. Czyli geometrycznie tutaj zbiorem rozwiązań naszego układu równań jest prosta w przestrzeni.